Czy w waszych kampaniach podbicie Florencji kończy się gigantyczną koalicją, bo przepłaciliście za nią? W dzisiejszym poradniku pokażę wam, jak połączyć tą mechanikę z paroma innymi, by za Florencję już nigdy więcej nie przepłacać. I jest to chyba najlepszy sposób na stworzenie Królestwa Bożego na Ziemi. Witam imperialistów, tutaj Lukas. PayPal State to jeden z tych trudniejszych włoskich krajów. Ale uwaga, nie dlatego, że jest ciężki do grania, tylko trzeba nim na starcie zrobić tyle rzeczy, że na pewno o czymś zapomnicie. Pierwszą z nich jest od razu sojusz z cesarzem austriackim. Chcemy go, bo jak tylko poprawimy relacje, to chcemy dołączyć do Holy Roman Empire. Kolejna sprawa to budowanie siatki szpiegowskiej na Aragon. Tak na wszelki wypadek może nam się przydać jakieś roszczenie terytorialne na Neapol, czy też inne prowincje z nim związane. Jak tylko ten kraj się uwolni, chcemy go zaatakować i dlatego też musimy trzymać jeden slot rywala właśnie na ten kraj. Drugi slot powinien iść w domyśle na Florencję, tylko znowu, uwaga, tuż przed wypowiedzeniem im wojny. I tak samo z Prowansją, czyli dobrze myślicie, nie wybieram obecnie żadnego rywala. Potrzebujemy poprawić relacje z Francją oraz budować siatkę szpiegowską na Sienie, bo ona może być jednym z naszych pierwszych celów do podboju, bo znajdują się tutaj kryształy. Więc wiecie, będę próbował tutaj wprowadzić facetting. Nie ma chyba innej prowincji, która by spełniała warunki? Chyba nie. No chyba, że Wenecję by zdobyć. Stany. Tutaj mamy 50% ziemi koronnej, co jest super sprawą, bo możemy spokojnie wybrać po każdym punkcie Monarchy Points na start. Jeżeli idzie o Kler, bierzemy tańszych doradców i na razie tyle. U szlachty nie bierzemy wyjątkowo na początek Supremacy over the Crown, czy tam papiestwo, lecimy w Strong Duchess oraz Nobility Integration Policy, bo rozpoczynamy z dwoma wasalami i tak chcemy ich integrować jak najszybciej. Więc oba te przywileje znikną nam same gdzieś za 10 lat. U mieszczan bierzemy pożyczkę, przyda nam się na start, tańszych doradców, których nie wziąłem u szlachty, więc tam też zaraz wezmę, oraz chcę też przywilej na flotę handlową, prywatną flotę handlową. Na koniec jeszcze sprzedajemy ziemię oraz ją odbieramy, zwyczajowo rekrutuję wojsko i poluję na tańszego doradcę, i trafił się akurat. Jeżeli idzie o naszych doradców, zaczynamy z trzeciopoziomowym 50% tańszym Leonem Battistą Albertim. Na pewno źle przeczytałem. I tak chcemy go zrekrutować. W końcu jest mega tani. Doradcę dyplomatycznego bierzemy do handlu, bo będzie nam się sam spłacał. Na szczycie mamy też dyplomatyczną reputację i poprawianie relacji, jeżeli będzie nam potrzebny. Który z nich to oczywiście będę wymieniał. No i wiemy, że militarny za chwilę nam wpadnie tańszy, wtedy go weźmiemy. Teraz zajmijmy się papiestwem, bo to jest akurat super ważne, co tutaj zrobimy. Jako, że mamy trzy prowincje, które nie są naszą stolicą, możemy z tego, co wiem, kupić chyba trzech kardynałów w takim razie. Każdy kolejny jest droższy oraz daje nam punkt korupcji na początku. No ale dzięki temu zawsze będziemy generowali na każdego kardynała pół punkta papal influence rocznie. To jest dużo. Kolejna sprawa to w akcjach papieństwa robimy appoint cardinal, czyli mianowanie kardynałów. I chcemy ich dać naszym wasalom. Tylko nie mam dyplomaty, więc zrobię to jak tylko wrócą. A w zasadzie to wróci. Jeżeli idzie o naszą flotę, tutaj z niej wydzielam transportowce. Raczej nie powinny nam być przydatne. Dlatego je dzielę na takie staki po jeden i będę je za chwilę sprzedawał wszystkim krajom dookoła. To, co my potrzebujemy jako papiestwo, to galery. I w sumie to z dwa ciężkie okręty. Jak i barki, pod handel, ale na razie zbudujmy galerki. I w sumie jeżeli idzie o papiestwo, kiedy kontrolujemy je, mamy naprawdę przepotężne bonusy, tańsi doradcy, mniejsza agresywna ekspansja i tańsza technologia, bardzo mocne bonusy. Dlatego jako papiestwo musimy mieć zawsze jak największe szanse na bycie kolejnym papieżem. I jeżeli robicie to dobrze, to naprawdę jest was ciężko zrzucić ze stołka Piotrowego. I chyba wszystko zrobiłem, bo tak patrzę na checklistę. Ale jeżeli o czymś zapomniałem, dajcie mi znać w komentarzu. I w sumie dalsza nasza rozgrywka będzie wyglądała mega niestandardowo, jak i standardowo zarazem. No bo jednak w ankiecie wybraliście, co wybraliście. A ja tutaj was zaskoczę, bo myślę, że fajnie będzie utworzyć najpierw Królestwo Boże, a dopiero potem przenieść się do Meksyku. Tak chyba będzie po prostu najoptymalniej, bo mamy trochę prowincji do podbicia. Doradca za 0,18 duksa, niesamowicie tanie. Bulla papieska, wow, w sumie nic nam się nie przyda. Ale jeżeli już, to będziemy mieli instytucję za 6-7 lat, to może to weźmy. Normalnie później będę raczej brał development cost, żeby nie było. Kardynał dla ciebie. Jej, pamiętajcie, żeby to kuria płaciła, bo inaczej pójdzie z waszej kiesy. O, a w Peru ginie mojego kardynała? Czemu?
Nie przydzielajcie kardynałów kraju, które chcecie podbić. Dostajecie 5 lat pokoju. Wysyłam obraźliwą wiadomość do Neapolu, robię akcję sprzedaży statków i teraz poprawiamy relacje z cesarzem Holy Roman Empire, dopóki nie będziemy w stanie dołączyć do tego imperium. Dużo nam punktów nie brakuje. Nawet pożyczki mogę sobie pozwolić spłacić. Teraz musimy czekać, aż ten władca umrze. Wtedy straci Aragon władzę nad Neapolem, zazwyczaj. I co Neapol zdecyduje? Czy będziemy go atakowali, czy będziemy go atakowali? Bo będziemy go atakowali albo o prowincję, albo o to, żeby został naszym wasalem. A, bo mój beznadziejny papież ma akurat bardzo fajne rozwinięcie. Okej, dołączamy do Imperium. I uwaga, bardzo ważne, żebyście o tym wiedzieli. My, jako papiestwo, jesteśmy przywiązani do rangi królestwa. Zawsze nim będziemy. W momencie, kiedy stworzymy Królestwo Boże, będziemy przywiązani do rangi Imperium. No to tak, wiecie, wszystko jest jasne i logiczne. Dołączenie do Holy Roman Empire nie obniża nam rangi do księstwa. Więc czasem warto jest sprawdzać tutaj na tym waszym pierwszym tierze, czy wasza specjalna forma rządów nie ma napisane Fixed Tu. A dołączenie do Imperium daje nam po prostu możliwość atakowania wszystkich tych krajów włoskich bez wciągania cesarza do walki przeciwko nam. O ile mamy roszczenie terytorialne, oczywiście. No i poza tym cesarz nas zawsze broni. Tak, wiem, że przepłacam, ale uwierzcie mi, że zapomniałbym o tych tańszych doradcach, gdybym ich nie ustanowił zaraz na samym początku. Ja po prostu siebie znam. Armia leci w górę i tak oznacza to, że za chwilę będziemy mieli pierwszą wojnę. Dajemy kardynała Litwie, co pozwala nam wykonać w sumie bezużyteczną misję, bo ona nawet nie działa obecnie dla Litwy. Ale po Litwie możemy zacząć poprawić relacje ze Szwajcarami. Tutaj możemy wykonać znacznie lepszą misję. Atakujemy Siennę, tym bardziej, że mam szczęście i mają sojusz tylko z Ulmem, ale jak widzicie, jestem w drugiej wojnie. Tak, złapałem przy okazji jeszcze sojusz z Francją. Udało się! Raczej chcemy opóźniać reformację, nie? Poprawiamy relacje z naszymi wasalami, chcemy ich po prostu jak najszybciej zjeść i wykonujemy też misję na Gwardię Szwajcarską. Wow! Od kiedy to nie kosztuje profesjonalizmu przy zatrudnieniu? I nawet są tani. Najgorzej to teraz dojść do tego Ulmu. Ile tych przejść muszę tutaj brać? Oni tu nawet wojska nie mają. Ale nagle się pojawiło. O co chodzi? Serio? Jego tu nie było przed sekundą. A nagle się pojawił. No i Siena wpada w nasze łapki. Niestety mam pecha z Florencją. Wykryli moich szpieg. W sumie sojusz z Kastylią tymczasowy się nam przyda. Siła katolików. Katolicy wszystkich krajów, włączmy się. Siena jest dla nas super ważna. Będziemy chcieli tutaj mieć facetting. Dlatego będziemy też dewowali tą prowincję. Warto jest zainwestować w infrastrukturę, chociaż tak naprawdę ta prowincja potrzebuje tylko 15 punktów developmentu. Mimo wszystko fajnie będzie potem zwiększyć sobie za punkty dyplomatyczne, ale to potem. Czy event na wasalizację na Apolu zajdzie, jak wygrają ci buntownicy? Ciekawe w sumie. No niestety nie przekonamy się. Raczej nie chcemy brać tej technologii do przodu. W międzyczasie przerzucam też jednego kupca z Walencji, nie, z Aleksandrii, do Genui, ewentualnie możecie do Wenecji. Żeby odpalić właśnie politykę handlową, która poprawia relacje, czyli to powoduje, że szybciej spada nam agresywna ekspansja. Renesans u mnie! No szczęśliwa kampania się szykuje chyba. Mieliście kiedyś renesans u siebie? I jednocześnie możemy wziąć pierwszą naszą reformę rządową. Nie wiem czemu w wielu poradnikach doradzają brać ten manpower, ale 10% z kupy to wciąż 10% kupy. I dlaczego nie biorą dodatkowego merchanta? To jest najbardziej przydatna rzecz tutaj. Znaczy nie było, kiedy pójdę w kolonizację, wezmę to, misja cywilizacji. Ale na razie jeszcze nie idę w kolonizację, więc biorę dodatkowego kupca. I nawet wiem, gdzie go wyślę. Jak długo Francja chce toczyć tą wojnę? Bo ja już bym ją chciał kończyć. Czas udekorować Kaplicę Sykstyńską. I powiem, trudny wybór, naprawdę trudny wybór. Gdybym miał podbijać świat, to zastanowiłbym się pomiędzy National Unrest minus 1 oraz Missionary Strength plus 1%. To są dwa bardzo mocne modyfikatory przydatne podczas podboju świata. Tu może nam zależeć w tej kampanii na zmniejszaniu szybko agresywnej ekspansji, a Prestige z opcją, którą po prostu odrzucamy, jest słaby. Ja jednak będę chciał nawracać jak najszybciej miejsce, do którego się udajemy. Za jakiś czas. Swoją drogą możemy też już zbudować Bibliotekę Watykańską. I ponownie, do podboju świata National Unrest minus 2, bardzo mocny modyfikator. Dyplomatyczna reputacja niekoniecznie, lub do PvP Army Tradition from Battles plus 50% to jest dużo. Pójdźmy po lepszych generałów, ale do podboju świata to wam doradzam, bez dwóch zdań. A i oczywiście potrzebujemy prestiżu. Swoją drogą, dlaczego ty wciąż żyjesz? Oczywiście pamiętajcie, że wiedzą trzeba się dzielić, najlepiej za pieniążki, kto da najwięcej. No niestety możemy sprzedać tylko cesarzowi naszą wiedzę. Co tu się dzieje na tych Bałkanach? Edukacja biednych? A kto na to da pieniądze? Nie, mamy okazję.
na ekskomunikowanie Prowansji. Co też w zasadzie robimy od razu. Nie pamiętam, żebym dawał ekskomunikę na Lorraine. A, bo to dwa w jednym. Zapomniałem. Jako, że się mogę doczekać na Neapol, serio, bardzo długo, to robimy mój plan B. Atakujemy Prowansję. Przy pomocy Kastylii, Florencji nie wzywamy osobno i ją wykorzystam do czegoś innego. Come here, Wenecja. Florencja znaczy się. Oh my god, zapomniałem zacząć integrować wasali. Naprawdę nie wywaliłem kawalerii z armii? Naprawmy ten błąd. Upokórzmy Florencję. A pieniążki też weźmy. Pojawił się też u nas wreszcie Fascinating. Dobra, liczę na to, że Prowancja zniknie z map i nikt jej nie zwasalizuje. Ale boty chyba nie wasalizują, prawda? I teraz piątej technologii na pewno nie wprowadzam. Hehehe, mamy to, Prowansja. Zjadamy szybko naszych wasali. Zjedliśmy wasali, no to czas wypuścić Prowansję. Tylko nią nie grajmy. I Prowansja ma bardzo potężną misję. Acclaim of King René. Czy jakkolwiek się go czyta. Kiedy mają 100 punktów developmentu, dostają roszczenia terytorialne na cały Neapol i chyba Sycylię. W sensie nie roszczenia nawet, a twarde kory narodowe. Więc możemy odbić cały Neapol za 25% agresywnej ekspansji. I potem zjadamy oczywiście Prowansję. Wreszcie zaszedł Neapol, ale niestety Neapol postanowił spłacić swoje długi. Ale że nie mogą być naszym rywalem? To się zdziwiłem, a jednak mogą. I od razu kupili, nie. To chociaż Neapol zdobędźmy. Żegnaj armią Neapolu. Idę na papiestwo. I tutaj powiem wam szczerze, polecam jak zwykle dyplomatyczne i humanistyczne do bardzo szybkiego utworzenia Kingdom of God. Robiłem to w ten sposób, 1485 miałem Kingdom of God utworzone. Gdybyście planowali iść od razu w kolonie, czyli zamiast tutaj siedzieć, już byśmy mieli podbitą Grenadę, która wciąż istnieje. No i następnie oczywiście kolonizowali. To wiadomo, idee eksploracyjne, ekspansywne w tej kolejności i lecimy z zabawą. Ale że wybraliście Kingdom of Gold, to lecimy idee szpiegowskie. Ciekawe, czy zgadniecie, co wybiorę do pary do nich. A idee szpiegowskie lecimy dlatego, że mamy tutaj po pierwsze, zobacz, tańsze robienie roszczeń terytorialnych, ale już na drugim poziomie, minus 20% agresywnej ekspansji. Jako papiestwo mamy minus 10%, tańsze robienie roszczeń terytorialnych, znowu 25%, więc bardzo dobrze się idee szpiegowskie wplasowują w to. W końcu ktoś kiedyś powiedział, że system konfesjonałów to najlepszy system szpiegowski na świecie. No a w tej erze możemy jeszcze mieć dodatkowe 10% Justify My War, co jak wiecie daje nam minus 50% do agresywnej ekspansji, a to sporo. W przeciągu 2 lat będziemy mieli drugie rozwinięcie. O nie, państwa włoskie wyszły z Holy Roman Empire, kto już by się z tego spodziewał? My zostajemy prostego powodu, póki Austria jest naszym cesarzem, nie ponosimy żadnych kar z tego tytułu. A mamy do podbicia naprawdę spory kawałek tych państw włoskich. Ach, armia Neapolu rozbita po raz drugi, tylko trochę za szybko. Bierzemy to dla nas. Dobra, i bierzemy następujące terytoria dla nas za 43 punkty agresywnej ekspansji, ale jest to do przeżycia. Biorę wszystko to, co należy właśnie do handlu Genuły. On wciąż żyje, ja tego nie kapuję, jakiego ja mam pecha. Za to wy macie szczęście do promocji na niebie, które wciąż trwają. Linki w opisie, polecam. To coś dla mnie nowego. Ekskomunika działa na nasze roszczenia terytorialne, nie tylko na te prowincje, z którymi graniczymy bezpośrednio. To jest mocne. 10 tysięcy godzin i wciąż uczę się w tą grę. Naprawdę. Bardzo ważne jest to, grając w handlu genuańskim, żeby rozbudować wszystkie nasze centra handlu. I niezależnie, czy postawimy tutaj marketplace, czy najpierw je rozbudujemy do drugiego poziomu, bardzo też przydaje się inwestowanie w infrastrukturę. Ten papież idzie na rekord. Ktoś miał kiedyś starszego? Wreszcie! Co prawda mocno średni, ale wreszcie! Możemy jeszcze bardziej zmniejszyć koszty roszczeń. Te idee szpiegowskie dla papieża to naprawdę niesamowita rzecz. Powiem szczerze, że nawet chcę je jak najszybciej ukończyć w takim razie. Na papieżu nigdy nie bierzcie tej reformy na trzecim poziomie. Nigdy. To znaczy do momentu... O! Do momentu 8 reformy, w której możecie podejrzeć statystyki waszego następcy. Dobra, ja naprawdę muszę zrobić jakąś teokrację pod kolonie. Dlatego ja wezmę teraz tą misję na tańszych doradców. Budujemy okręt flagowy, standardowe perki. Niestety papiestwo nie ma żadnych specjalnych. Dostajmy pomoc od naszych zakonów świętych. I przydałoby się teraz odkryć Etiopię. Kiedy już mam wreszcie porty rozbudowane i marketplace'y, przynajmniej na drugi poziom mam porty, możemy spokojnie odpalać przywilej na zwiększony trade power w prowincjach. Wcześniej jest to nieopłacalne. Dosłownie 3 golda więcej z handlu. W sumie mnie chyba najbardziej teraz zależy na opóźnieniu reformacji, jak najbardziej. Więc pamiętajcie, tego guzika nie
nie używamy. To przyspiesza wbrew pozorom reformację. Muszę rozdać trochę kardynałów. Też uważacie, że tutaj powinna być taka liczba informująca was, ilu kardynałów już ma dane państwo? Zła Florencja, ekskomunika działa, atakujemy. Raczej bez pomocy Austrii. Florencka armia rozpierzchła się przed nami. Pierwsze rozwinięcie z ery i tutaj są dwa bardzo ważne dla nas do wyboru. Pierwsze, mniejsza agresywna ekspansja, minus 50 agresywnej ekspansji na wszystko, to jest dużo. Drugie, w takim razie dla nas super ważne, jest transfer subject, bo to pozwala nam robić roszczenia obok naszych roszczeń. Czyli jak tutaj mam całe wybrzeże florenckie już sklejmowane, to jeżeli to wezmę, to teraz będę mógł robić każdą prowincję w głąb również roszczenia. Kusi mnie to. I chyba tak zrobię, bo to będzie lepiej nam działało z ekskomuniką. Cała Florencja za 16 punktów agresywnej ekspansji. Wow! Teokracja to też jeden z tych nielicznych governmentów, gdzie naprawdę się opłaca rozwijać kościoły, bo mamy dość spory bonus do taksów. 25%, zawsze coś. I czas na wojnę z ekskomunikowaną Wenecją, gdzie moim celem będzie zdobycie Wenecji właśnie. I na razie bez cesarza, bo on ma roszczenia terytorialne do tych terytoriów. Znowu tańsi doradcy, oh my god, ale to jest mocne dla nas. Od Genui biorę tylko i wyłącznie Korsykę plus pieniądze. Wiem, że Genua to bardzo ważne miejsce pod handel, ale to weźmiemy w następnej wojnie. Przepędzamy Wenecję z naszych granic. Wow, jak ich tak mocno sprałem? Ostrzelajmy Fortusę w Treviso i moja flota przepędziła Wenecką, która się mnie boi. Jakby co, Korsyki nie korujemy i ją będziemy przekazywali Prowansji po tej wojnie. Ja wam dam Wenecję przychodzić pod moją stolicę, ja wam dam. To jest niesamowite. Normalnie takie coś powinno skończyć się dla nas gigantyczną koalicją. A to nikogo nie obchodzi. Co tu się wydarzyło? I tak oto papiestwo stało się jednym z najsilniejszych krajów na świecie. I jako, że brakuje mi naprawdę z punktów administracyjnych, dyplomatycznych również, dla nas biorę tylko i wyłącznie Wenecję. Mamy tutaj dość fajny monument, warto jest go mieć. I wypuszczam Aquelię jako wasala, przekażę wszystkie pozostałe prowincje. Za punkty przysług odzyskuję prowincję dla Prowansji. Nie wiem, czy nie będzie mi to kosztowało zaraz sojuszu z Francją, ale to trudno. Sukcesja burgundzka i trafiła cała Burgundia dla Palatynatu. I teraz Prowansja za chwilę wykona tą misję, przez co możemy dla niej odbić pozostałą część na polu. Tą mniej wartą, ale nasze bogactwo rośnie i to bardzo. W sumie może zaraz sobie pozwolę na jeszcze lepszych doradców. Łapiemy kolejnego małego włoskiego wasala i kolejnego. Atakujemy Neapol w celu odbicia narodowych oczywiście prowincji Prowansji. No i Neapol znika, a my lecimy wojnę o ekskomunikę Aragonu. To jest niesamowite. Ale nie mam żadnych transportowców. Ups. No, Aragon stawia zacięty opór naszej flocie, ale chyba wygrywam. No, trochę zjadamy ten Aragon. Dobra, przyłączamy tylko i wyłącznie Sycylię i Korsykę do nas. Chociaż Korsyka może pójdzie dla Prowansji. Ale nie mogę jej przekazać, nie. Prowansja jest mega droga. Na razie jej anektować nie będziemy, dlatego robię ją w Marchie. I powiem wam, czwarty poziom reform to tutaj mam zawsze zagwozdkę. Czy więcej pieniędzy, 30% z taksów, to dość dużo na razie. Czy jednak szybciej podbijać? No dobra, imperialiści lubią podbijać. Teraz potrzebujemy 500 golda na bycie obrońcą wiary. Ktoś ma dać? Każda łapka w górę to jeden golda więcej do obrońcy wiary. Bądź pobłogosławiony. Drugie idee do pary i powiem wam szczerze, tutaj mocno się zastanawiałem, czy nie brać już teraz idei ekspansywnych i po prostu już w tym momencie nie uderzać w kolonię, bo jesteśmy bardzo blisko stworzenia Królestwa Bożego, ale niestety wciąż mi brakuje bardzo dużej ilości punktów administracyjnych, dlatego biorę jednak to, co miałem w planach, czyli Divine Ideas. One są niesamowicie mocne. Zobaczcie, Siege Ability plus 20% dostajemy do pary, a poza tym rozwój, wiele innych fajnych bonusów, zmiana kultury, stabilniejszy kraj, bardzo to ciekawie wygląda i Mempowering True Fate Provinces to jest bardzo mocne na teokracjach. No bo potem możemy oczywiście to zeskalować ze z tym, jak i paroma innymi reformami rządowymi. Genua znika, ale jak to Prowansja? Bo ty głupku nie pamiętałeś, żeby po zmianie w Marchie zbić z powrotem na przesyłanie handlu. Nie zapominajcie o tym. Tak jak ja. No i wygląda to coraz lepiej. W Genui 82%, w Wenecji 45%, ale zarabiamy. Ej, naprawdę zarabiamy? Wow! Ech, Aragon. Ekskomunika. Jakby kogoś interesowało, jak rozwijam ekonomię, to produkcyjne budynki robię na wszystkim, co nie jest tymi dobrami. W zasadzie już, jak widzicie, wszędzie zbudowałem, gdzie się dało. Bo te dobra pójdą mi pod generowanie manpowerka. Chyba. Nie, no będzie. Możecie też zauważyć, że mimo już mam już 8. technologię wojskową, to nie używam praktycznie w ogóle armat. A co dlatego, że
w zasadzie większość fortec jest tutaj nabrzeżnych, wybrzeżnych, nieważne. W zasadzie używam tylko i wyłącznie floty do oblegania lub ostrzału. Podbijam to wszystko, co tutaj widzicie. Zostało mi tylko dla dwóch wasali terytoria podbić i biorę jedną prowincję w Afryce. Uwaga, tylko i wyłącznie jedną, nie więcej. No i teraz lecimy dwie, chyba ostatnie wojny tak naprawdę naraz z Milanem pierwszą, bo wyzwałem do tej wojny Francję, bo niestety ta wzięła sobie nagle sojusz z Savoyem, a tego nie chcemy. I druga wojna, gdzie potrzebujemy prowincji Savoyu dla nas, a dokładniej tej prowincji. Jako że Francja już walczy po naszej stronie w jednej wojnie, to nie może stanąć przeciwko nam w drugiej wojnie. Prosty trik, nie? I muszę przyznać, że granie z ideami szpiegowskimi jest najprzyjemniejszą kampanią papiestwie, jaką grałem. Ever. Naprawdę. Narodziny kolonializmu. Czyżby ktoś powiedział prowincję ze złotem? Odpalamy przywilej na szybsze obleganie. Tutaj nam się już zbytnio nie przyda. Milan znika z map. Uuu, jak równo! Dobra, z Savoyem poczekamy. I tak, Francja nie dołączy teraz do wojny przeciwko nam, mimo iż nadal ma sojusz z Savoyem, bo Savoy sromotnie przegrywa. Kiedy macie powyżej 30%, że wy wygracie, oni przegrywają, ich sojusznicy już nie dołączają do wojen. Serio? Po co mi teraz casus belli na Savoy? I tak są pod moją okupacją. Ale ja tego będę tu nie rozbudowałem. To się zadłużamy. Okej, okay. Mocno się zadłużyłem, naprawdę mocno, ale może będzie warto. Ha! Działa! Do spłaty nam pozostało jedynie 5000 golda. Podatki dla kościoła, bo potrzebujemy pieniędzy i to bardzo. I sobie to zmniejsza koszty idei o 10%. Szkoda, że nie miałem tego wcześniej. No i zadamy Savoy. Koalicja nie będzie duża, o ile w ogóle powstanie. Tak, pokonaliśmy włoskie miasta. Sweet Depot? Co? Co to znaczy? Ale poleciałem? Włoska supremacja, wszystko podbite. Tylko leciutko przegiąłem. Ile kultur do akceptowania? Tak, zapomniałem o nich totalnie. Ale i tak je dostajemy za chwilę za darmo. Dajcie mi znać w komentarzach, bo niestety Wikipedia nie działa. Czy są jakieś eventy jeszcze na rozbudowę monumentów w okolicy? To co teraz będę robił, to jak widzicie robię siatkę szpiegowską na Portugalię i w sumie też mogę robić na Kastylię, bo nie dostajemy kar do relacji mając idee szpiegowskie, przynajmniej tak to rozumiem. Gdzie to się robiło? Po prostu kradnę teraz od nich mapy. Jej, odkryliśmy nowy świat. Jakby co, to musiałem wypłynąć jednym stateczkiem tuż tutaj na granicę, żeby móc ukraść te mapy. Głupia mechanika, ale niestety tak trzeba. Kolejny poziom piąty. Jest tutaj kilka fajnych reform. Jeżeli planujemy nawracać świat na jedną kulturę, ta reforma to must have. Bardzo też może się nam przydać zmniejszanie korupcji pasywne, lub jeżeli chcemy więcej zarabiać, to zainwestujmy w produkcję winka. Co akurat dla Włoszek jest całkiem okej. Dlatego też to biorę. 5 golda więcej. Nice. Inflacja robi bry. No ale teraz muszę tylko poczekać na zjedzenie moich wasali i tworzymy Królestwo Niebieskie. No. Almen under the God. No, zdecydowanie bardziej chcemy tą unikalną formę rządów. Dostajemy Monarchy Administrative Skill plus 2, to jest mega potężny modyfikator. Manpower in True Fate Provinces plus 15%, bardzo dużo. No i ogólnie morale. I nasi władcy zawsze już będą teraz mieli taki perk edukacyjny, że będą, gdzie mogli wybrać, czy oni chcą mieć dodatkowy punkt administracyjny, militarny, dyplomatyczny. No chyba, że tego nie chcecie i wolicie 10% prestiżu. No i ja wiem, że ja będę potrzebował bardzo administracyjnych punktów, więc na nich się skupimy. U mojego następcy. Dostaliśmy teraz bardzo potężną formę rządów. Head of the Catholic... Nie. Kingdom of God. O, to jest to. Zamieniło nam się. O, to tutaj nie możemy już zmienić na żadną miną. Czemu? I chciałbym powiedzieć, że mamy epicki napis, ale prawie go nie widać. No ale jednak mamy teraz rangę imperium. Wszystkie kultury stają się dla nas akceptowalne. Powinno to bardzo naprawić naszą ekonomię. No, zawsze coś. No to teraz czas wyruszyć po złoto. W oczekiwaniu na drugą część grania papiestwem zapraszam do obejrzenia tego odcinka z Mołdawii, gdzie stworzyłem przepotężną Rumunię. A dla wspierających taka informacja, dla was odcinek drugi papiestwa powinien ukazać się we wtorek w wersji prawie gotowej.